Cześć! Witajcie w 71. odcinku podcastu Czytu Czytu, podcastu o książkach, literaturze i wszystkim, co związanym z czytaniem. Ja się nazywam Kasia Czajka-Kominiarczuk, prowadzę bloga Zwierz Popkulturalny i jestem tu z wami już od 71 odcinków, a po drugiej stronie siedzi Megu, autorka kanału Katus Gikus i Instagrama o tej samej nazwie. Jak myśmy się pięknie przedstawiły, jakbyśmy to robiły od co najmniej 71 odcinków, a nie od... Musimy to przestać przeżywać, że nam to zaczęło wychodzić w końcu, gdzieś tak w połowie naszej kariery podcastowej. Ale ja myślę, że to powinniśmy, tak jak ja z Pawłem zrobiliśmy w ZVZ, jak nam setnym razem wyszło, to byśmy siebie bardzo dumni, potem już przestaliśmy być dumni, więc poczekajcie z tym do setnego odcinka, wtedy przestaniemy być siebie dumne. A słuchajcie, dzisiejszy odcinek w ogóle to będzie taki odcinek mistrzostwo. To będzie nowa forma naszego podcastu, bo bardzo rzadko się zdarza, żeby rzeczy, które mamy w torebce, korespondowały jednoznacznie z tym, o czym będziemy wam dzisiaj mówiły. A tymczasem postanowiliśmy przygotować dla nas odcinek. Dla nas też przygotowujemy ten odcinek, ale przede wszystkim dla was ten odcinek. I będzie to odcinek, słuchajcie, o komiksach. O komiksach, które właśnie przeczytałyśmy i to będzie nasz segment w torebce, o tym, jak w ogóle doszło u nas do tego, że czytałyśmy komiksy, jakie są najważniejsze komiksy naszego życia, nasza droga komiksowa, jakbyśmy to pięknie nazwali. No i też pod sam koniec podejrzewam, że będziemy miały dla was trochę podpowiedzi, gdzie szukać dobrych komiksowych tytułów, co czytać, na kogo zwracać uwagę i jak się w tym wszystkim go zeznać. A ponieważ ja już mówię ponad minutę, to teraz Megu wam powie, jaki komiks ostatnio przeczytała. Dziękuję bardzo za przekazanie mikrofonu, więc ja zacznę od takiego tytułu, który nie jest może tytułem dosyć nowym. Myślę, że jeżeli ktoś siedzi w komiksowym świecie, to wielokrotnie mógł mu się o uszy obić. Jest to poniekąd komiks superbohaterski, ale nie w tak oczywisty sposób, jak mogłoby się wydawać, ponieważ nie jest to komiks ani Marvela, ani z DC. Jest to Jupiter's Legacy, czyli po polsku Dziedzictwo Jowisza, które u nas wydało Mucha Comics. I jest to komiks autorstwa Marka Millara i Franka Quitleyego, jeżeli to dobrze czytam. Jeżeli nie, to przepraszam. I muszę od razu na wstępie powiedzieć, że ja mam straszną traumę związaną z tym rysownikiem, z tym Quitleyem, bo nie wiem, czy pamiętasz, ale on dawno temu, ja byłam wtedy nastolatką i to były jedne z pierwszych komiksów X-Meńskich, jakie kupowałam, już wydawane w Polsce. On rysował New X-Men. O mój Boże, to była trauma. I te rysunki, i ta cała historia, bo ono się zaczynało takim ujęciem, że tam ktoś w przeszłości obserwował, jak homo sapiens wybijają neandertalczyków. I to były dla mnie takie straszne ujęcie, zwłaszcza, że ten rysownik ma taki charakterystyczny styl, takiej szarpanej kreski. Od tamtego czasu on mi się bardzo źle kojarzy. W sensie te rysunki są dla mnie brzydkie, bo ci ludzie są jacyś tacy zniekształceni, mają jakieś takie jajowate głowy i rzeczywiście wciąż ten styl jest widoczny w tym komiksie, chociaż wiadomo, że on jest utrzymany w troszeczkę innej stylistyce i nie ma tam już aż tak brutalnych scen. Nie, wróć, tam są brutalne sceny, ale już jestem na to za stara, więc mnie tak nie traumatyzują jak te wspomnienia z New X-Men, bo te mam po prostu do dzisiaj w głowie. Dla mnie te obrazki były straszne. Nie wiem, czy ty wtedy też je czytałaś. Ja mogłam mieć 14 lat. Byłam trochę za mała na te komiksy, ale ja kupowałam wszystko, co się z X-Menami ukazywało wtedy w Polsce. Ja je też czytałam, ja byłam trochę starsza od ciebie, natomiast wydaje mi się, że ta kreska była dla mnie przynajmniej bardzo sugestywna, bo tam, gdzie pojawiały się w tych X-Menach takie elementy biologiczne, że ktoś miał jakąś sypkę, czy jakieś zniekształcenie, to te komiksy oddawały to w bardzo taki wyraźny sposób, także ja dzisiaj mogę zamknąć oczy i widzę po prostu te ilustracje, które do mnie trafiały tak wręcz, powiedziałabym, biologicznie, to znaczy miałam takie poczucie takiego lęku czy odrzucenia przed czymś, co jest takie brzydkie i niepokojące, ale było to rzeczywiście bardzo, bardzo mocne i to z jednej strony człowieka odpychało od tych komiksów, a z drugiej strony do nich przyciągało. I ja sięgnęłam po ten komiks dlatego, że Netflix szykuje serial. Nie wiadomo jeszcze, kiedy ma wyjść, ale już pierwsze fotosy zaczęły się ukazywać i chciałam przed premierą sprawdzić, o co tak właściwie chodzi. I to jest zamknięta historia, której główna część jest zamknięta w dwóch tomach właściwie. On ma jeszcze spin-off, to się nazywa Jupiter's Circle i to jest tak jakby prequel do tej całej historii. I nie wiem, czy właściwie serial też ma na nim bazować. Ja w każdym razie sięgnęłam po tą główną historię. To jest historia oczywiście grupy superbohaterów, nie takich, którzy narodzili się z supermocami, ale otrzymali je w latach 40. podczas wyprawy na tajemniczą wyspę. Jeden z nich czuł, że coś go do tej wyspy ciągnie, że tam muszą iść, żeby uratować świat, więc razem ze swoją ekipą odkrywców udał się w tamto miejsce i tam wszyscy zostali obdarzeni supermocami. To jest nasz prolog. Potem mamy przeskok do czasów współczesnych, kiedy oni są już wszyscy o wiele starszymi superbohaterami, bo tam jest chyba nawet powiedziane, że to jest rok 2007 czy coś takiego. Są bardzo aktywni w swoim zawodzie,
ratują świat co chwilę, ale mimo tego, że ci superbohaterowie co chwilę wkraczają do akcji, świat wciąż nie jest idealny. Wciąż panuje na nim głód, jest kryzys ekonomiczny, są wojny, ludzie umierają, nie mają opieki medycznej. Ci superbohaterowie są podzieleni na takie dwa stronnictwa, z których jedno wciąż zgadza się z tym głównym dowodzącym grupy, który się nazywa Utopian w tym komiksie, który razem z żoną, powiedzmy, jest przywódcą tej całej grupy superbohaterów, a oprócz tego jest jeszcze młodsze pokolenie, są ich dzieci, które tak bardziej wyrosły w takiej kulturze jak my, to znaczy, że będąc superbohaterami, posiadając supermoce, na przykład pociągają ich bardziej social media i współpracę z klientami marketingowymi niż tak naprawdę ratowanie świata. Dlatego tam zachodzi konflikt taki pokoleniowy pomiędzy tym starszym pokoleniem superbohaterów, a ich dziećmi, które nie za bardzo chcą wypełniać dziedzictwo tych rodziców i kroczyć tą samą ścieżką. Tak wygląda główna oś konfliktu. I ten konflikt zaognia się aż do tego stopnia, że syn właśnie Utopiana buntuje się przeciwko ojcu, co doprowadza do wielkiej katastrofy, do wielkiego rozłamu wśród superbohaterów, a wręcz, no, nazwijmy to, do przewrotu i do zaprowadzenia dyktatorskich rządów w Ameryce, co później też wiąże się z kolejnym przeskokiem czasowym, kiedy tam trzeba to wszystko odkręcić, ponieważ nie wszyscy zgadzają się z tym nowym przywódcą świata, który wziął na swoje barki naprawienie go, ponieważ ten syn Utopiana stwierdził, że jego ojciec nie potrafi zarządzać światem, że z takimi supermocami to można doprowadzić do tego, żeby on był idealny, żeby wszyscy ludzie żyli w takiej idealnej utopii, bo skoro mamy superbohaterów, no to dlaczego nie mielibyśmy zaprowadzić na świecie idealnego pokoju tak, żeby wszystkim było dobrze? No jak się potem okazuje, to wcale nie jest takie proste, zwłaszcza gdy jesteś autorytarnym dyktatorem i myślisz, że wszyscy będą szczęśliwi tylko dlatego, że ty nimi rządzisz. Cieszę się z tego, że ten komiks będzie miał serialową adaptację, dlatego że wydaje mi się, że ta historia jest za krótka. Ona ma całkiem fajny potencjał, fajne tempo, że rozwija się tak, że się nie nudzisz, ale kiedy ją kończysz po tych 10 zeszytach, to jednak dla mnie to jest za mało. Ja bym się chciała dowiedzieć czegoś więcej o tych bohaterach, wolałabym, żeby ten konflikt był troszeczkę, zwłaszcza ta jego druga część, która powiedzmy dla nas, jako dla czytelnika, jest takim bardziej ciągającym motywem, tym, który nas bezpośrednio, nazwijmy to, dotyczy. Wolałabym, żeby ona była dłuższa, bardziej rozbudowana i myślę, że adaptacja serialowa może właśnie na coś takiego pozwolić. Ja jestem bardzo z tego komiksu zadowolona, podoba mi się to, że chociaż jest ta historia trochę za krótka, to ma tam te wszystkie takie heroiczne momenty, które powinny w niej być. To jest zbieranie drużyny, przekonywanie jakichś starych złoczyńców do dołączenia do tych nowych, odnajdywanie starych krewnych, godzenie się z tymi, którzy są pokłóceni od wielu pokoleń albo od wielu lat. Takie jednoczenie się przeciwko wspólnemu wrogowi. To są moje ulubione momenty w takich heroicznych historiach. I to jest wszystko spoko. I nawet te rysunki, które kiedyś mnie traumatyzowały, tutaj już tak bardzo na mnie nie oddziały. Jedynym mankamentem, jaki tutaj widzę, jest to, że ta historia jest dla mnie komiksowo za krótka, ale też ile było takich historii, które po prostu ciągnęły się przez wiele numerów i nie potrafiły się skończyć. Dlatego z drugiej strony fajnie, że autorzy potrafili sobie powiedzieć, dobra, to jest ten moment, kiedy kończymy. Nie wiem, jak wygląda ten spin-off. Chętnie bym też po niego sięgnęła, bo może się okaże, że on też będzie adaptowany na serial w ramach tej jednej produkcji, tylko że chyba nie wyszły w Polsce wszystkie numery. Wydaje mi się, że Mucha wydała tylko jeden tom, a może w Ameryce są dwa, tylko że oni troszeczkę je inaczej grupują. Ale w każdym razie, jeżeli ktoś chciałby zobaczyć coś super bohaterskiego, co niekoniecznie jest od DC albo od Marvela, to jest bardzo ciekawy komiks i ja go osobiście polecam. Dobrze, to ja w takim razie też mam komiks, ale z zupełnie innej beczki, że się tak wyrażę. Ja jestem troszeczkę uzależniona od komiksu, które w Polsce wydają wydawnictwo Marginesy, ponieważ ono wydaje komiksy jakby z całego świata, bardzo różne, bardzo ciekawe i kupiłam sobie nowość od tego wydawnictwa, czyli komiks Trasa Pomocy, który narysował Andy Watson. Jest to niesamowity komiks, dla mnie przynajmniej, ponieważ jest to historia pewnego mało znanego pisarza, który jakby wychodzi z domu, żegna się żoną, żegna się synem i jedzie w trasę promocyjną. I w czasie tej trasy promocyjnej robi się coraz dziwniej i dziwniej. Zaczyna się od tego, że ktoś mu kradnie walizkę. Potem na jego pierwsze spotkanie promocyjne nikt nie przychodzi. A potem jest jeszcze dziwniej. Jeszcze bardziej mrocznie. On ciągle go gdzieś wysyła wydawca. On mieszka w coraz gorszych hotelach. Zaczyna od bardzo przyzwoitego hotelu, a zaczyna już mieszkać w jakimś takim
totalnej spelunie. A jednocześnie jakieś dziwne rzeczy dzieją się wokół niego i cały czas wszyscy go pytają, czy on wie, co się dzieje. A on mówi, że nie wie, bo nie czyta wiadomości, tylko strony kulturalne, bo czeka na recenzję swojej książki. I to jest bardzo ciekawe, bo to jest połączenie takich dwóch narracji, a właściwie trzech. Z jednej strony cały czas ma się wrażenie, że czyta się trochę Fight Club. Znaczy, że to, co czytasz, nie jest do końca zapisem rzeczywistości, że może czegoś nie wiesz. Z drugiej strony jest to absolutnie genialna satyra i w ogóle taka genialna uwaga odnośnie promowania książek, odnośnie tego, kim jest pisarz w trasie i tego, jak wyglądają relacje pisarzy z wydawcami. I to jest bardzo, bardzo zabawne. No i trzecia rzecz, to na tym wszystkim unosi taki bardzo kawkowski duch procesu. To znaczy, bohater zostaje wkręcony w wydarzenia, które są kompletnie nielogiczne, ale się same napędzają. Każda kolejna rzecz, która się dzieje, napędza następne. To się dzieje w tak trochę poza miejscem i poza czasem. To znaczy, to nie współcześnie się nie dzieje. Na 100% raczej wydaje mi się, powinniśmy umieszczać akcję gdzieś tak w latach 30., 40. Trochę nie jesteśmy w stanie do końca wskazać, gdzie to się dzieje, ale to w ogóle nikomu nie przeszkadza, dlatego że bardzo łatwo się wciągnąć w tą historię. Jest to komiks zamknięty, w związku z tym właściwie opowiada nam od początku do końca tą opowieść o tej przedziwnej trasie promocyjnej. Jest w nim dużo niedopowiedzeń, ale jednocześnie bardzo szybko jakby wkręcamy się w tą opowieść, a także zaczynamy w jakiś sposób zastanawiać sobie pytania odnośnie naszego bohatera, jakie są jego intencje i co on właściwie w tym świecie robi i co wie. No a dla mnie dodatkowo było to bardzo zabawne, dlatego że te elementy takiej refleksji nad trasą promocyjną, nad tym podpisywaniem książek, nad tym, jak się zachowują różne miejsca, gdzie się przyjeżdża tą książkę podpisywać, czy rozmawiać z czytelnikami, no to są takie uwagi, powiedziałabym, zawsze trochę ogólne, a już w ogóle próba skontaktowania się naszego głównego bohatera ze swoim wydawcą bywa miejscami przekomiczna. I muszę powiedzieć, że bardzo, bardzo ten komiks polecam. On jest narysowany taką bardzo specyficzną, powiedziałabym, jest narysowany taką kreską, która przypomina to, jak się rysuje takie paski komiksowe w gazetach. Jak czasem, chyba jesteście na to totalnie za młodzi, prawie wszyscy, ale kiedyś dawno temu pod koniec gazety były paski komiksowe. Zwłaszcza pod koniec takich gazet rozdawanych za darmo, tam był Garfield. Było bardzo dużo różnego rodzaju pasków, takich krótkich 4 czy 5 kadrów i to, co jakby zwykle to było dowcipne, rzadko łączyły się w dłuższą opowieść tego typu historię. No i to jest trochę tego typu kreska, czyli właśnie taka nawiązująca do ilustracji bardziej gazetowej, takiej bardziej karykaturalnej, czy bardziej takiej nie jak komiks, jak cartoons. Ale to właśnie jest bardzo ciekawe, bo to jest to zestawienie tego rodzaju rysowania z taką treścią, która no dosłownie, jeśli znamy te wszystkie tropy dotyczące historii, które zaczynają się w pewien sposób paranoicznie zaciskać wokół bohatera i takiego wyrzucenia postaci z jakiegoś normalnego trybu i z normalnego życia i wrzucenia go w absolutnie przedziwne okoliczności, no to dostajemy bardzo ciekawe zestawienie właśnie, kiedy ta strona graficzna i ta strona opowieści w jakiś sposób ze sobą korespondują, a jednocześnie nie są tak oczywiste, bo podejrzewam, że ten komiks można byłoby narysować w jakąś bardzo ostrą kreską, w jakichś samych czarnych barwach i byłoby to zupełnie co innego. Jest on zresztą bardzo, bardzo pięknie wydany. Ja tutaj jeszcze będę o tym mówić, ale w ogóle kocham to, co wydawnictwo Marginesy robi przy wydawaniu książek, a właściwie przy wydawaniu komiksów. Jest to, on jest wydany z twardą oprawą, jest szyty, jest na grubym papierze. Nie wiem jak wy, ale mi zawsze strasznie zależy na tym, jak komiksy są wydane, bo o ile istnieją e-booki, to nie istnieje w żaden sposób cyfrowe czytanie komiksów. Ja go muszę mieć w ręku, jakby. Jeśli już mam oglądać obrazki, to muszą te obrazki być fizycznie obok mnie. I do tego wszystkiego jest bardzo fajny, ładny papier. Jest to czytelnie wydane, jest dobrze dobrane liternictwo, co nie zawsze się zdarza w przypadku tłumaczeń. Ogólnie rzecz biorąc, jestem zachwycona i bardzo polecam, zwłaszcza, że komiks jakby w pełnej swojej cenie kosztuje 50 zł, natomiast prawdopodobnie mnóstwo miejsc znajdzie się w przecenie, bo komiksy zawsze jakoś szybko są przecenione. A moim zdaniem z takim wydaniem spokojnie mógłby sobie za 60 czy 80 iść, więc mam takie poczucie, że to jest okazja. Bardzo wam polecam i się uśmiałam i miałam poczucie, że jest tam trochę moich wspomnień, ale także byłam niesamowicie zaintrygowana tym, jak to się skończy, bo prawdę powiedziawszy, to nas tak prowadzi takim labiryntem do zakończenia, a pod sam koniec to my sobie zadajemy więcej pytań niż zadaje nam książka, więc to jest jeszcze fajniejsze. Bardzo polecam, jestem bardzo pozytywnie zaskoczona tą pozycją. Przypomnij mi jeszcze raz, jak się to nazywa? Trasa promocyjna i napisał to Andrew Watson. To jest brytyjski autor komiksowy, robi komiksy dla ludzi w najróżniejszym wieku, ma także komiksy dla młodych ludzi, dziecięce. Współpracował także z wydawnictwem Dark Horse, dla którego współpracował przy wydawaniu komiksów czy książek na podstawie Buffy po strach wampirów, więc to już w ogóle taki zupełnie inny świat. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, mam wrażenie, że go poznacie dosyć szybko, że jest to taka dosyć oryginalna kreska i bardzo dobry scenarzysta, bo to i rysownik, i scenarzysta to ta sama osoba w tym przypadku, bo jest to taki bardziej osobisty projekt. Dobrze, to jest mój komiks numer jeden, natomiast ja wiem, że ty przeczytałeś dwa komiksy w tym sezonie, w tym tygodniu. Od ostatniego odcinka, o, tak to ładnie powiemy. Więc powiedz mi, jaki jest drugi? Tak, zgadza się, ponieważ nie wiem, czy wiecie, ale odznaczając sobie rzeczy na Goodreadsach, jeżeli idziecie na ilość, to komiksy są idealnym medium, żeby zapełnić sobie tę listę, więc mi się udało ostatnio przeczytać ich trochę więcej. I drugi komiks, który dzisiaj dla was przeczytałam,
tak dla was, nie tylko dla siebie. Nazywa się Zamek Zwierzęcy i to jest dopiero pierwszy tom, bo mają wyjść 4. U nas wydał to Taurus Media i trochę teraz odchodzimy od amerykańskiego komiksu, ponieważ jest to komiks, wydaje mi się, francuski. Czyli, wiecie, plansze Europy, robi się poważniej i rzeczywiście sam komiks też jest troszeczkę poważniejszy. Nie wiem, czy jesteście biegli w francuskich autorach komiksów. Ja nie jestem, ale tak z kronikarskiego obowiązku powiem wam, za rysunki odpowiada Félix Delle, albo Delle. Nie umiem czytać po francusku, wybaczcie. Za scenariusz odpowiada Xavier Dorison. Patrząc po samym tytule, myślę, że od razu możecie się zorientować, do czego to jest nawiązanie, ponieważ Zamek Zwierzęcy jest oczywiście taką komiksową wariacją na temat folwarku zwierzęcego o Orwella. Przy czym nie ukrywam, że dużo lat minęło od kiedy czytałam folwark zwierzęcy, więc nie jestem w stanie tego tak dokładnie porównać, żeby przedstawić wam wszystkie wspólne elementy, ponieważ tutaj jest bardzo dużo różnych bohaterów, którzy nie występowali w tej książce. To jest po prostu sam koncept, został wzięty z folwarku zwierzęcego, ale nie jest to toczka w toczkę przełożenie tej książki na komiks, tylko po prostu autorzy komiksu stworzyli własne wyobrażenie tej oryginalnej historii. Zaczyna się od tego, że mamy tutaj zamek, a nie folwark. W zamku głównym władcą jest wielki byk, który oczywiście podporządkował sobie wszystkie zwierzęta po tym, jak ludzie zamek opuścili i te zwierzęta muszą dla niego wykonywać różne prace, na przykład budować wieże dla jego ukochanej jałówki, której on te wieże obiecał na początek lata, czy coś takiego. I główną bohaterką, której oczami poznajemy tą całą dystopię, no bo jest to przecież dystopia, jest właśnie tytułowa bohaterka pierwszego tomu, to znaczy Miss Bangalore, która później, jak się okazuje, ma wyrosnąć na przywódczynię ruchu oporu, która będzie walczyła z tym wielkim bykiem. Miss Bangalore jest białą kotką, dlatego oczywiście zrozumiecie od razu pociąg, jaki odczułam w stronę tego komiksu. Mamy bohatera, który jest kotem i to w dodatku białym. Jest to kotka wdowa, której mąż zginął właśnie w czasie prac na budowie, w czasie budowy tej wieży dla ukochanej jałówki wodza i musi się opiekować swoimi dwoma kociętami, które przez cały dzień czekają na nią w domu, podczas gdy ona nosi kamienie na budowie. W tym pierwszym numerze poznajemy cały przekrój społeczny tego zamku, to znaczy mamy słabsze zwierzęta, które noszą kamienie, muszą pracować na polu, muszą robić wszystko, żeby te zwierzęta usadzone wyżej w hierarchii mogły przeżyć na zadowalającym dla nich poziomie, w zamian otrzymując bodajże guziki, które mogą wymienić na bardzo liche racje jedzenia, którymi muszą wykarmić również swoje dzieci. I nasza kotka, główna bohaterka, do opieki nad swoimi dziećmi najmuje gęś, taką swoją przyjaciółkę, taką niańkę gęś, która uczy te kotki, kiedy jej nie ma w domu. A przy okazji gęś jest też gęsią o bardzo niewyparzonym dziobie, co się niestety dla niej źle kończy, ponieważ w czasie jednego z tych buntów ona, bardzo głośno nawołując do sprzeciwienia się wszystkim zwierzętom, które tłamszą inne zwierzęta, wywołuje ten bunt skutecznie, za co ponosi straszną, straszną karę. I to jest ten taki moment przełomowy dla głównej bohaterki, kiedy ona zaczyna kombinować, jakby tutaj tym innym zwierzętom ulżyć. I to jest takie rozpracowywanie podstaw tego, co leży u początków buntu, bo te zwierzęta nie wiedzą, jak się buntować, nie wiedzą, jakimi sposobami mogą zachęcić inne zwierzęta do tego, żeby się jednoczyły, żeby stawiały opór temu wrogowi i tym zwierzętom, które je uciskają. I tym, co pomaga im znaleźć te sposoby, jest szczur, który przyjeżdża do tego całego zamku z obwoźnymi historyjkami. I on opowiada różne historyjki o ludziach, o skorumpowanych władcach, o nieuczciwych władcach, i uczy naszą główną bohaterkę, że podstawą do tego, żeby obalić tyrana, jest śmiech i jest wyśmianie. I jest pokazanie, że ci, którzy są na górze, wcale nie są tacy nietykalni, tylko że można ich też wyśmiać. No i to jest mniej więcej scenariusz tego pierwszego tomu. Prawdopodobnie sytuacja będzie się później rozwijać i zakładam, że tam dojdzie do eskalacji i do tego, że te zwierzęta zaczną walczyć o swoje prawa. I jeżeli chodzi o scenariusz, to by było na tyle. Jeżeli chodzi zaś o kreskę, to ja jestem tą kreską absolutnie zachwycona, bo jeżeli słuchacie naszego podcastu, to myślę, że pamiętacie, że jestem wielką fanką Black Sada, to znaczy hiszpańskiego komiksu o kocie detektywie, w którym występują humanoidalne zwierzęta. Tutaj nie ma tych zwierząt humanoidalnych, to są normalne zwierzątka, ale ta kreska jest bardzo podobna, to znaczy mamy tutaj zwierzęta narysowane w taki dosyć ekspresywny, trochę disneyowski sposób, że wszystkie te emocje na ich twarzach się, odbijają. To zestawienie właśnie takiego bajkowego, disneyowskiego designu tych postaci z tymi jednak dosyć brutalnymi scenami, które tam się pojawiają, to powoduje taki bardzo
no, specyficzny dyskomfort. Chociaż w Black Sadzie też były takie sceny, że tam były dosyć brutalne momenty, że krew się lała, zwierzęta się biły, to tutaj można zobaczyć parę ciał zamordowanych zwierząt, ponieważ jest to komiks dosyć brutalny, opowiadający o brutalnych zwierzętach i o brutalnej historii. Strażnikami na przykład naszego wielkiego wodza Tyrena Byka są psy. I one są przedstawione jako takie dosyć głupie zwierzęta, które nie potrafią same decydować, o ile ktoś wyżej nie powie im, co mają robić. Innym złym zwierzęciem w tym komiksie na przykład jest kogut, który wydaje rozkazy i chociaż jest zwierzęciem niepozornym, ponieważ sam się nie obroni, to przez to, że ma władzę, to oczywiście kozaczy, nie? Koguci w tym komiksie i przez to nastawia wszystkich przeciwko sobie. Ale moją ulubioną postacią to jest prześwietny motyw, tak troszeczkę humorystycznie odstający od generalnie trochę przygnębiającego klimatu całej historii, jest królik. Samiec, który jest króliczym żigolakiem. To znaczy, on ma tam swoją budkę w tym zamku i do niego codziennie wieczorem ustawiają się całe kolejki króliczek, które zamiast za marchewkę korzystają sobie z jego usług. I to jest po prostu przezabawna postać. Zwłaszcza, że on w pewnym momencie postanawia naszej głównej bohaterce pomóc i razem z nią organizować te zalążki ruchu oporu, ponieważ uwielbia jej kociaki i chce się nimi zajmować. Więc kiedy ona pracuje, to on tymi kociakami się zajmuje i on je edukuje. No nie wiem, jak może królik żigolak edukować małe kociaki, ale sam pomysł wydaje mi się świetny. Więc komiks jest super, jest pięknie narysowany. Ja po prostu uwielbiam takie rysunki. Ja chyba mam jakąś słabość do zwierzątek, które mają ludzką ekspresję w komiksach, bo to jest dla mnie straszne wyzwanie dla rysownika, żeby umieć to zrobić w taki sposób, żeby jednak nie wyszło za bardzo cukierkowo, ale wciąż wyszło tak, że zamykają się w tym wszystkie emocje. A tutaj właśnie w tym komiksie się to udaje. Więc to jest kolejny komiks, który w tym tygodniu będę wam polecać. Chyba już mówiłam, że wydało to u nas Taurus Media. Na okładce jest cena 50 zł, co może się wydawać troszeczkę wygórowaną ceną, ale w internecie da się to znaleźć w cenie niższej, więc jeżeli poszukacie, to na pewno znajdziecie. Ja na pewno będę chciała sobie kupić następne numery, bo mi się to strasznie podoba. Mam nadzieję, że ty masz coś dalej bardziej optymistycznego, bo te moje komiksy to takie nie są za bardzo komediowe. Nie mam nic optymistycznego. Drugim komiksem, który przeczytałam, też wydało Marginesy, bo ja, widzicie, po prostu zaglądam do nowości Marginesów i zawsze kupuje to, co akurat wyszło. Napisał ten komiks AJ Dungo i tytuł jest Fale. To jest tak naprawdę komiks autobiograficzny, po prostu, który opowiada o dwie równoległe narracje, które się splatają. Jedna to opowieść o ukochanej autora komiksu i głównego bohatera komiksu, która jest umierająca. I to jest opowiedziana nie po kolei historia ich znajomości, miłości, tego związku. Historia smutna, ale można powiedzieć nie jakaś bardzo niezwykła. I to jest przeplatane historią surfingu. Takimi dwoma głównymi bohaterami jakby w historii surfingu, czyli jest historia surfera hawajskiego, takiego, który zdobywał medale na olimpiadzie, bo był mistrzem pływania i człowieka, który w ogóle przedstawił surfing szerszej grupie osób. I on się nazywał Duke i miał nazwisko hawajskie, którego ja po prostu nie wymówię, w związku z tym nawet nie chcę próbować, żeby nie obrazić nikogo. Oraz Toma Blake'a. Tom Blake był z kolei takim człowiekiem, który pokazał surfing już naprawdę szerokiej grupie osób i udoskonalił deskę surfingową. I opowieść tego chłopaka, tego autora i miłości do jego dziewczyny, w której także pojawia się surfing. I to surfing jako nie tylko sport, ale także jako metoda medytacji. I te dwie biografie, tego Duke'a, który był człowiekiem, który kochał wodę i surfował pełen radości i takiego pragnienia pokazaniu światu, jakie to jest wspaniałe. I tego Toma, który był człowiekiem zagubionym i znalazł się w świecie surfingu, którego nigdy tak naprawdę do końca nie docenił i potem on w latach 90. mówił, że trochę żałuje, że w ten sposób przedstawił surfing światu. To jest taka bardzo ciekawa rzecz, która pokazuje, że nie ma czegoś takiego jak błaha narracji. Innymi słowy, bardzo często może się wydawać, co może być ciekawego w historii surfingu, a tymczasem w tej historii surfingu jest naprawdę bardzo wiele wątków. Są wątki dotyczące tego w ogóle, jak traktuje się Hawaje i kulturę hawajską, tego czym było surfowanie, jak ono ewoluowało, jaki jest element takiej duchowości związany z surfingiem, czy nawet religijności. I muszę powiedzieć, że mnie ten komiks niesamowicie poruszył. On jest graficznie z jednej strony bardzo prosty, a z drugiej strony niesamowicie wymowny. Tam się przeplatają takie plansze, które są bardziej narracyjne z takimi planszami, które są bardziej symboliczne. Przeplatają się sceny z życia właśnie głównego bohatera, autora, które są czasem banalne dla nas, ale dla niego są kluczowe. No i przede wszystkim to jest taka historia, na którą wisi to poczucie, że jest to historia w pewien sposób rozliczeniowa o odchodzeniu. To znaczy poznajemy tę historię surfingu i poznajemy historię tego związku i tego odchodzenia jego
ukochanej na raka. I muszę powiedzieć, że ja się nad tym komiksem popłakałam 3 razy. I to tak, wiecie, tak na zasadzie muszę odłożyć ten komiks, ponieważ nie jestem w stanie go czytać, ponieważ muszę znaleźć chusteczkę. Albo muszę ten komiks trzymać w taki sposób, żeby nikt nie zauważył, że ryczę nad komiksem. I to jest zresztą dla mnie w ogóle super przykład, bo to jest taka rzecz, która napisana by tak nie trafiała, ale narysowane i to w taki sposób, że to nie jest kompletnie nierealistyczne są te rysunki, to po prostu trafia prosto w serce. Jest to jeszcze jeden ciekawy pomysł, jest taki, że to, co się dzieje w życiu bohatera, jest niebieskie w tym komiksie, a to, co on opowiada o historii surfingu, jest takie rdzawo-rude, takie w kolorze sep. Więc jakby nie ma problemu ze znalezieniem się w tych planach czasowych, bo one są wyróżnione kolorystycznie, ale cała książka jest spójna. I to jest moim zdaniem typowa powieść graficzna, to znaczy jednak to jest tak pomiędzy komiksem a powieścią graficzną. Powieść graficzna to jest takie określenie, które jest tak pojemne, że bardzo trudno cokolwiek precyzyjnego powiedzieć o powieści graficznej, ale mam wrażenie, że te fale się tutaj doskonale wpisują. Przyznam szczerze, że uważam, że to jest jedna z lepszych rzeczy, jaką czytałam w ostatnimi czasy. Chciałabym wam to głęboko polecić, ale może nie w tym momencie, a przynajmniej nie jeśli jesteście w jakimś tam wrażliwym stanie psychicznym, bo to nie jest nic wesołego, natomiast rzeczywiście muszę powiedzieć, że ja byłam absolutnie zachwycona. Wydały to Marginesy. To z kolei ma miękką okładkę i jest klejone, a nie szyte, ale jest to takie bardzo ciężkie wydanie. Widać, że jest dobry papier, widać, że to jest zrobione naprawdę w dobry sposób. Kosztuje to wyjściowa cena 60 zł, natomiast też można to dostać taniej, bo zwykle tak jest z komiksami, że da się je dostać taniej o 10 czy nawet 20 zł. Bardzo polecam, przy czym mówię od razu, na przykład jeśli kupujecie komuś prezent i chcecie mu swoje przyjemność czymś wesołym, to nie kupujcie mu komiksu Fale, mimo że jest o surfingu. I to jest taki rodzaj komiksu, to jest komiks amerykański, ale to jest taki rodzaj komiksu, to już kilka razy w życiu czytałam, gdzie właśnie istnieje taki rodzaj narracji autobiograficznej komiksowej, która bardzo często dotyka w samo serce. I mam takie poczucie, że ta pozycja się bardzo, bardzo dobrze wpisuje w tą tradycję. Więc ja byłam bardzo, jakby nie byłam przygotowana na ten poziom emocjonalności swojej przy czytaniu tego, bo czasem jest tak, że człowiekowi się wydaje, że to jest historia narysowana, go w jakiś sposób ochroni przed tymi emocjami. A tu właśnie mam wrażenie, że absolutnie tak nie jest. Zresztą sam autor tego komiksu jest głównie znany z tego, że jest surferem, jest ilustratorem i tak naprawdę to jest takie jego jedno dzieło komiksowe, które właśnie przez to, że jest takie autobiograficzne, ma taki wymiar. No i to tyle, co mam do powiedzenia w tym tygodniu o komiksach. Wydawnictwo Marginesy mnie w tym tygodniu nie zawiodło. Ciebie też chyba nie zawiodły te twoje wydawnictwa komiksowe? Moje wydawnictwa też. I zauważcie, że to w ogóle nie były jakieś wielkie wydawnictwa znane z tego, że wydają komiksy, bo tak się przyjęło, jest taki mit, że komiksy to są właśnie głównie te superbohaterskie wydawane przez wielkie, kolosalne wydawnictwa z Ameryki, a tutaj mamy albo jakieś bardziej kameralne historie z takich pomniejszych wydawnictw, albo właśnie komiks francuski, więc nie tylko anglojęzyczny. To jest wciąż taki rynek, na którym każdy znajdzie coś dla siebie i właśnie sobie o tym dzisiaj porozmawiamy wreszcie odcinka, nie? Zaczniemy od naszych wspomnień komiksowych. Tak, bo muszę ci powiedzieć, że to jest bardzo ciekawe, bo mam takie wrażenie, że nikt nikogo nigdy nie pyta, kiedy zaczął czytać książki, bo to jest jasne, że wszyscy czytamy książki, nie? W szkołach nam kazano, natomiast albo wcześniej nam rodzice czytali. Natomiast jest to pytanie, kiedy i od czego zaczęło się czytać komiksy i bardzo wiele osób umie to wskazać palcem i powiedzieć od tego momentu, zaczęłam czytać komiksy. Jak to było u ciebie, Megu? Co u ciebie było tymi pierwszymi rzeczami, które czytałaś? Ja się w ogóle wychowałam w domu, w którym zawsze były komiksy, ponieważ mój ojciec czytał mnóstwo komiksów. On się wychował na Kapitanie Żbiku, na Kajko i Kokoszu, na Tytusie, Romku i Atomku, więc u mnie w domu zawsze to było, a potem było tego jeszcze więcej, ponieważ tata wszedł w sprzedawanie komiksów na Allegro, więc to była też ciekawa historia. Mieliśmy mnóstwo dziwnych komiksów w domu, ale przez to, że on je czytał na długo przed moim narodzeniem, doszło do tego, że ja miałam o wiele szybszy kontakt z komiksami, z którymi niekoniecznie powinnam była mieć kontakt w danym wieku. Na przykład przewijały się u nas komiksy oczywiście z Wiedźmina, i ja pamiętam taki obrazek z któregoś z tych tomów, że była historia Renfri i było wspomniane o tym, że czarodzieje robili eksperymenty na tych wszystkich dziewczynkach, które tam urodziły się pod tą czarną gwiazdą i był taki jeden panel, na którym oni wyjmują podwójne serce i jest zbliżenie na to podwójne serce i ja po prostu do dzisiaj mam ten panel w głowie. To jest, takie rzeczy tak strasznie mi się wrywały w mózg, takie brutalne scenki, na które byłam jednak wtedy jeszcze za mała. To nie jest tak, że ja te komiksy czytałam, ja je po prostu przeglądałam i po prostu zawsze wychowywałam się w takim przeświadczeniu, że
alternatywą dla czytania książek jest czytanie komiksów, więc od samego początku, od kiedy zaczęłam czytać książki, też czytałam komiksy. U mnie pewnie pierwsze to były Kaczory Donaldy, jak prawdopodobnie u większości dzieci w Polsce, ale też to były Garfieldy. Pierwszą mangą, którą przeczytałam, którą właśnie dostałam od mojego taty, była Czarodziejka z Księżyca. Więc to były dla mnie takie rzeczy, w które się strasznie wtedy wciągnęłam. Garfield i Czarodziejka z Księżyca. Tym bardziej, że to było dosyć śmieszne, ponieważ ja zaczynałam kontakt z Czarodziejką z Księżyca od anime, ponieważ jak wszystkie dzieci w Polsce oglądałam je na Polsacie, a dostałam trzeci tom mangi od mojego taty, spojrzałam na nią i stwierdziłam, że to jest jakaś chińska podróbka, bo to w ogóle nie wygląda jak te bohaterki z kreskówki, bo po prostu tak bardzo nie rozumiałam, że coś może być adaptacją czegoś innego i te rysunki niekoniecznie muszą wyglądać identycznie tak samo. To są moje pierwsze wspomnienia z komiksem. No i jeszcze były, a propos tych takich rzeczy, których nie powinnam była oglądać, pamiętam kartkowanie pokryjomu Szninkiela w domu. Nie wiem, czy miałaś kiedyś kontakt ze Szninkielem. Oczywiście, że tak. Mam dwa wydania. No widzisz, to jest też jeden z tych komiksów, który ja tylko przeglądałam ukradkiem jako dziecko, ponieważ tam były golasy, ale ja go nigdy tak naprawdę nie przeczytałam. I to są takie rzeczy, które pamiętam z dzieciństwa, bo jednak, no, nie ukrywajmy, jeżeli bierzesz do ręki jako dziecko książkę, której nie powinnaś czytać, to kartkując jej niekoniecznie natrafisz na jakieś obrazki, które wryją ci się w mózg na zawsze i nigdy już z niego nie wyjdą, tak jak było w moim przypadku, a z komiksami jest prościej. Dlatego wiele moich pierwszych kontaktów z komiksem to są właśnie kontakty z takimi rzeczami, na które byłam zdecydowanie za mała. Może moi rodzice powinni bardziej wtedy byli uważać, gdzie zostawiają swoje komiksy. Czy mój tata, bo moja mama nie czytała komiksów chyba w ogóle, ale mój tata naprawdę miał tego mnóstwo. No a potem, wiadomo, jeżeli się już zaczęło czytać Czarodziejkę z Księżyca i to był ten taki moment w Polsce, kiedy mangi dopiero zaczynały wychodzić, na przykład pierwsza manga wydana w Polsce to był bardzo cieniutki komiks o rudym kocie, który się nazywał Hello Michael. Tak to chyba miałam było. To wtedy, miałam tak, to w domu. Faneko od tego zaczynało, czy coś takiego. I pamiętam, że ten komiks zbierałam. Generalnie wtedy, jeżeli jakaś manga wychodziła w Polsce, to się zbierało wszystko, bo się jeszcze dało. Teraz się już nie da, bo tego jest za dużo. Ale wtedy tych tytułów było na tyle niewiele, że można było to spokojnie śledzić. I oprócz Czarodziejki z Księżyca moim ulubionym, absolutnie ukochanym tytułem było Fushigi Yugi autorstwa Yu Watase. Jestem pewna, że już kiedyś o tym opowiadałam. Nie wiem, czy kojarzysz. To jest taka historyjka, może nie z kategorii Magical Girls, ale z takiego romansu fantasy, że dziewczyna zostaje wciągnięta do starożytnej chińskiej książki, gdzie musi zostać kapłanką danego chińskiego bóstwa, czyli Suzaku, to znaczy Feniksa, i zebrać 7 wojowników, którzy pomogą jej tego Suzaku przywołać. I oczywiście przy okazji albo oni się wszyscy w niej zakochują, albo ona się we wszystkich nich zakochuje, więc dla mojego 14-letniego serca to było bardzo poruszające. Ach, i teraz, nie wiem, może zrobimy przerwę i ty opowiesz o swoich początkach, a potem jakoś tak przejdziemy dalej, bo ja się znowu zapowietrzę zaraz. To jest bardzo ciekawe, bo mam wrażenie, że moje początki są inne niż twoje i podobne pod pewnymi względami. Otóż w moim domu zawsze były komiksy, ale to były komiksy, które nie były po polsku. Bo w moim domu zawsze były Asterixy, zawsze były Iznogudy, ale one były po francusku. W związku z tym moi rodzice czytali mi te komiksy tak, że je czytali i tłumaczyli mi je na bieżąco, je czytając. Jak byłam jeszcze bardzo mała i sama nie umiałam czytać. I zresztą pamiętam, że w pewnym momencie moi rodzice zastanawiali się bardzo poważnie, czy nie przetłumaczyć razem Iznoguda, czyli Wezyra Iznoguda jako pierwsi, i nie zaproponować wydawnictwu po prostu, że to przetłumaczą, bo oboje znają język francuski. A drugim komiksem, który zawsze był w moim domu, to był Torgal. I to jest taka historia, którą ja wielokrotnie opowiadałam. Grzegorz Gosiński, rysownik Torgala, był jednym z wychowanków mojego dziadka, który uczył w liceum plastycznym przez lata i po prostu przesyłał mu Torgale. No bo kojarzył swojego dawnego wychowawcę, zresztą jak kiedyś odwiedził moją rodzinę, nikt mi o tym nie powiedział, chyba się bali, jak ja zareaguję po prostu, że przyjadę do dziadka po prostu z całą kolekcją Torgali z błaganiem o autograf. Poza Zdradzoną Czarodziejką, która wyszła w Polsce, na przykład nigdy nie zapomnę Metal, który nie istniał. Mój dziadek go miał go w wydaniu tym francuskojęzycznym i czytał nam go, jak byliśmy nad Świdrem. Ja się straszliwie bałam, bo tam jest taki potwór, który ma 4 łapy, miałam 4 lata, więc jakby mam bardzo wyraźne wspomnienia z Torgala jako coś, co jest zawsze. By Torgal był zawsze. A jednocześnie jakby w pewnej kontrze do tego dwie jeszcze inne tradycje komiksowe jakby były obecne w moim życiu, takim rzekłabym dosyć wczesnym. Jedna to jest taka, że moi drudzy dziadkowie w ramach takiego prezentu co miesiąc kupowali nam Giganty. I one, to było niesamowite, bo Giganty były czymś tak drogim, że moich rodziców nie było stać, żeby nam kupować Giganty, ale mój ukochany dziadek był przy kasie, kupował nam Giganty i myśmy czytali Giganty, więc to było coś, co po prostu nigdy nie zapomnę, kiedy otwierano Disneyland pod Paryżem i był specjalny
genialny gigant z komiksem poświęconym temu, jak wszyscy jakby zdążają do tego Paryża. Pamiętam, że to było dla mnie tak magiczne i niesamowite, ten komiks. Do dzisiaj mam tak cień w głowie. Natomiast czymś, co jakby bardzo mocno ukształtowało nie tylko moje zainteresowanie komiksami, ale także moje zainteresowanie w ogóle kulturą popularną, to był fakt, że w latach 90. w Polsce działało wydawnictwo TM Semik, które wydawało komiksy superbohaterskie, Batmany, Supermany, Marvele, Punishery, czego dusza zapragnie. I moja mama, ponieważ ja i mój brat nie jesteśmy dyslektykami, ale mamy dysfunkcję, żebyśmy czytali i żebyśmy jakby zawsze coś czytali, kupowała nam te komiksy. I nigdy nie zapomnę, jak miałam 8 lat, dostałam Świnki i nie mogłam pojechać na wakacje. I moja mama poszła do antykwariatu, takiego, właściwie to nie było antykwariat, tylko takie miejsce, gdzie można było kupić zarówno rzeczy stare i nowsze. I kupiła mi całe 2 roczniki Supermana. To był taki stos komiksów, bo to było wydanie zeszytowe. I ja spędziłam, rozumiecie, 2 tygodnie wakacji czytając te kolejne Supermany i się po prostu, już potem nie było dla mnie ratunku. Ale jednym z takich komiksów, który absolutnie jakby był dla mnie poruszający i właśnie trochę był taką rzeczą, której być może nie powinnam w tym momencie czytać, to było jak miałam kilka lat, naprawdę, bo pamiętam, mam jakby taką, jakby nie ma jeszcze mojego brata młodszego, czyli mam mniej niż 9 lat. I czytam Batman Venom. Batman Venom to jest taki Batman, w którym Batman się uzależnia od leków. I jest to w ogóle komiks, który ma ci uświadomić, że zażywanie narkotyków jest niedobre, ale jest to też komiks bardzo brutalny i w ogóle ma taki wątek tego Batmana, który jest zbyt słaby, żeby uratować dziewczynkę, która się topi. I to był moment, w którym mi zapadło w głowę, że te komiksy to jest coś niesamowitego. I mam wrażenie, i potem, to jest bardzo ciekawe, bo potem wyszłam z takiej sytuacji, gdzie tych komiksów było bardzo dużo, bo w Polsce wychodziło w pewnym momencie, w latach 90. dużo komiksów. Były właśnie tak, że można było kupować te TM Semik, był Kaczor Donald, wychodziło trochę takich zeszytowych komiksów, które ja czytałam na wakacjach z dziadkami w Ciechocinku, zawsze szliśmy do biblioteki, jak sobie czytałam komiksy. A potem była luka, olbrzymia luka, której nie sposób było przez kilka dobrych lat pełnić. Dopiero potem zaczęły się te wydawnictwa komiksowe odbudowywać i znowu zaczęło wychodzić. Ale przez wiele lat, jeśli człowiek się nie załapał na tamten nut, to właściwie nie miał troszeczkę za bardzo co czytać. I teraz jest jeszcze jedna ciekawa rzecz, bo ty mówiłaś o Kajku i Kokoszu, o Tytusie, Romku i Atomku, o tym takiej polskiej tradycji komiksowej. Mhm. I ja byłam jej świadoma, miałam w ręku Tytusa, Romka i Atomka, jak byłam dzieckiem. To jest kompletnie nie moja tradycja komiksowa. To jest bardzo ciekawe, ja będąc w Polsce, ja czytając, nie wiem, Kajku i Kokoszu, miałam poczucie, dlaczego ja to czytam, to jest kopia z Asterixa. Tytus, Romek i Atomek był dla mnie po prostu absolutnie infantylny i niezabawny. I to jest ciekawe, bo jak bardzo często rozmawiam z ludźmi z Polski właśnie o ich doświadczeniach komiksowych, to ich doświadczenia komiksowe są bardzo mocno właśnie oparte w tych polskich komiksach. A ja, jeśli miałabym powiedzieć, to moje doświadczenia są najmocniej te takie pierwsze oparte w komiksie francuskim. I to jest ciekawe, mam wrażenie, takie dosyć nietypowe jak na wejście w świat komiksowy. No dobrze, ale mówiłyśmy tutaj o początkach. Ja w ogóle się na mangi nie załapam. Totalnie, jakby nigdy, nigdy. Powiem ci, dlaczego się nie załapałam na mangi? Nie dlatego, że mnie te historie nie obchodziły, tylko ja nie jestem w stanie czytać w drugą stronę. Niczego. Jakby to mnie przerasta. No tak. Jeszcze te pierwsze mangi były wydawane tak jakby po naszemu, tak? Od lewej do prawej, a później zaczęli to robić w oryginalnym systemie i rozumiem, że na przykład jeżeli ktoś jest zwłaszcza dyslektykiem, wydaje mi się, że tutaj to lewa, prawa strona, to jest problem. Więc doskonale to rozumiem. Ale to, co mówiłaś o Tytusie, Romku i Atomku i o Kajku i Kokoszu, myślę, że to może być jakaś w pewnym sensie sprawa pokolenia, ponieważ te komiksy były u mnie w domu, ja miałam świadomość tego, że one istnieją i że stanowią jakiś filar polskiego świata komiksowego, ale ja ich też nie czytałam. W sensie, ja ich nie mogłam znieść. Ja nienawidziłam Tytusa, Romka i Atomka. Mój tata próbował we mnie to wcisnąć ze wszelką cenę, ale ja nie potrafiłam po prostu przetrawić tych rysunków. One mi się tak strasznie nie podobały, a ja jednak jak warstwa graficzna mi nie odpowiada, to nie jestem w stanie czytać jakiegoś komiksu. Także doskonale ci rozumiem, że dla mnie to też nie był mój komiks. Bo rzeczywiście jednak dla mnie zetknięcie się z mangami to było właśnie to, co mnie w te komiksy wciągnęło. I na początku jeszcze były to tylko te tytuły, które wychodziły na rynku polskim, trochę ograniczone, powiedzmy, kiedy ja byłam tam w okolicach gimnazjum. A potem odkryłam internet i odkryłam IRCA. I odkryłam, że istnieje coś takiego jak pirackie skanlacje. To było tak już w okresie, jak ja byłam, to było moje gimnazjum, bo bardzo chciałam czytać komiksy, które wychodziły w Japonii, na przykład były kontynuacją tego mojego ukochanego Fushigi Yugi, bo tam jakaś następna seria w pewnym momencie zaczęła wychodzić, a ja nie mogłam tego czytać, dlatego nawet nie tyle, że nie było tego po polsku, ale nie było też tego nawet po angielsku. To już był ten moment, kiedy mogłam czytać po angielsku, ale się nie dało, bo oryginał był japoński i nawet angielscy piraci musieli to najpierw przetłumaczyć do siebie, więc jak odkryłam, że istnieją ludzie, którzy sami dla siebie tłumaczą komiksy na angielski, to było po pierwsze dla mnie takie wow, że to był super sposób, żeby trochę podszkolić język,
bo na pewno się na tym niesamowicie wtedy dużo nauczyłam, a poza tym to było odkrycie takiej tej internetowej wolności, że ja mogę sobie wszystko ściągnąć, co mi się zamarzy i mogę to wszystko przeczytać. Jezu, ile ja komiksów wtedy czytałam. I to był ten jeden moment, kiedy ja je czytałam rzeczywiście na komputerze, bo ja też nie lubię czytać elektronicznie komiksów. Na przykład przeczytałam wtedy wszystkie te stare siodzio, całego Kenshina. Kenshin to było moje odkrycie. Nie wiem, czy ty kojarzysz tą postać w ogóle w japońskiej popkulturze. To jest ten taki samuraj z rudą grzywą i krzyżem na policzku. Jak ja się w nim kochałam. O mój Boże. Potem to wyszło w Polsce nawet, bo to jest naprawdę jedna z takich klasycznych japońskich mang, ale to było moje Eldorado wtedy. A potem mi totalnie przeszło. To znaczy, ja przestałam czytać mangę w momencie, jak poszłam na studia. Bo jakoś w pewnym momencie poczułam taki przesyt tą japońską, nawet nie wiem, czy to chodziło o japońską popkulturę, ale w pewnym momencie zamieniłam się w moją mamę, która nienawidziła tych rozwrzeszczanych czarodziejek z Księżyca, że oni tam wszyscy krzyczą i wszyscy piszczą. Jak włączałam anime, to zaczęłam to w pewnym momencie dostrzegać, a jak czytałam mangi, to zaczęłam po prostu dostrzegać te wszystkie takie motywy, które w japońskiej kulturze generalnie mnie drażnią. To znaczy, na przykład idealny romans zaczyna się od tego, że on jej robi tak zwane kabedon, to znaczy przyciskają do ściany i tak wali ręką zaraz obok jej głowy, żeby ją poderwać. I to jest, w mandze to jest super motyw na podryw, a mnie to zaczęło drażnić, bo stwierdziłam, że to jest opresyjne. Więc na przykład w tym momencie nie czytam mang w ogóle, bo tak strasznie odpłynęłam w zupełnie inną stronę komiksowo. Teraz bardziej interesują mnie europejskie komiksy, coś co mnie pociągnie, bo ładnie wygląda. Ja, dla mnie to jest, bo jestem pusta najwyraźniej i płytka, więc mnie ładne rysunki po prostu bardziej wciągają czasami niż sama historia. Dlatego lubię takie rzeczy jak Sambre, o których kiedyś opowiadałam, albo takie rzeczy jak Blacksad, który jest w tym momencie moim po prostu ukochanym, ulubionym komiksem. Szczerze polecam. I zapraszam do dołączenia do kościoła Blacksada, jeżeli ktoś jeszcze nie miał okazji. Pod tym względem całkowicie mi się odmieniło. Rzeczywiście też w pewnym momencie przeszłam przez ten okres, ale to było dosłownie 6-7 lat temu, zafascynowania Marvelem i DC, że kupowało się wielką kolekcję komiksów Marvela, która tutaj teraz nade mną siedzi na półce, 30 parę tomów. W pewnym momencie też się poddałam, bo ileż można tych komiksów kupować. Więc mam wrażenie, że jeżeli chodzi o komiksy, to liznęłam absolutnie wszystkiego. I japońskich, i francuskich, i hiszpańskich, i amerykańskich, tych klasycznych, i amerykańskich takich bardziej awangardowych. Chociaż nie uważam się za eksperta od komiksów, to no jest parę takich tytułów, które na pewno mogę polecić. Ja miałam przez kilka lat tak, że kiedy już zaczęły wracać komiksy na rynek polski, to czułam duży niedosyt takich treści, jakie pamiętałam z czasu, kiedy te komiksy pojawiały się regularnie i miałam takie wrażenie, trochę jak osoba, która nigdy nie czytała DC czy Marvela, że po prostu nie sposób, nie mam tego punktu, gdzie zacząć. I zasadniczo rzecz biorąc, całe moje wyprawy, które czyniłam od końca liceum, potem przez całe studia, bardzo dużo jeździłam po świecie, bo miałam znajomych na Erasmusach, w ogóle miałam jakby duże możliwości pojechania do kogoś i spania u niego na podłodze, zawierały w sobie element szukania komiksów. I ja mam bardzo dużą kolekcję komiksów po prostu pozwożonych z najróżniejszych miejsc na świecie, ponieważ zawsze w każdym kraju jest jakaś anglojęzyczna księgarnia. I to są takie komiksy, które są moim ulubionym rodzajem komiksów superbohaterskich, czyli zamkniętymi historiami. Oczywiście w komiksie superbohaterskim bardzo rzadko jest taka idealnie zamknięta historia, ale czasem zdarzają się takie zamknięte historie. Zresztą w ten sposób na przykład natknęłam się, słuchajcie, zupełnie jakby przypadkowo dla mnie, na Superman Red Son, który był dla mnie takim naprawdę świetnym komiksem i to na wiele lat, zanim się w Polsce o tym zaczęło mówić, ja na niego natknęłam się przypadkiem. Jednocześnie szukałam takich rzeczy, które pamiętałam gdzieś właśnie z tych czasów TMSemic, czyli na przykład TMS wydało Daredevila, tego odnowionego w wydaniu Franka Millera. Ja pamiętam, że ten komiks zrobił na mnie niesamowite wrażenie i tą taką koślawą kreską i w ogóle tą pogłębieniem kwestii superbohaterskiej, więc potem jeździłam po świecie i szukałam tego komiksu i szukałam kolejnych tomów. No dla mnie to jest teraz o tyle ciekawe, że mogę to wszystko dostać po polsku i jakby te wszystkie moje wysiłki gromadzenia przez lata tych tomów superbohaterskich, które zrobiły na mnie jakieś specyficzne wrażenie, dzisiaj mam takie poczucie, kurczę, trzeba było poczekać. Natomiast z czasem, i to już na studiach dosyć świadomie, zaczęłam się interesować historią komiksu, takimi ważnymi pozycjami i topami. Było dla mnie olbrzymim odkryciem Willa Eisnera, od którego nazwiska jest najsłynniejsza nagroda komiksowa, uznaje się go za twórcę powieści graficznej. Przeczytałam jego Nowy Jork, Umowę z Bogiem, wszystko co wyszło po polsku i byłam
pod olbrzymim wrażeniem, bo to jest, często jest tak, że jeśli masz kogoś, kto jest takim założycielem jakiegoś gatunku, to to jego dzieło pierwotne bywa bardzo, bardzo nudne, a to absolutnie nie było nudne, jest to rzeczywiście absolutnie arcydzieło. Zupełnym przypadkiem trafiłam na Fun Home Bechdel, który jest opowieścią i o jej ojcu, który prawdopodobnie, znaczy był niewałtowanym gejem, który popełnił samobójstwo, a także o niej, i to było dla mnie niesamowite, i w sumie w pewnym momencie zaczęłam dzielić swoje zainteresowanie komiksowe tak dosyć jasno na szukanie komiksów superbohaterskich, które nadal będą mnie bawić, ponieważ one mnie nadal bawią i nigdy nie przestały. I nadal, jeśli na przykład w ostatnich miesiącach czułam się bardziej przygnębiona, to czytałam bardzo dużo komiksów o Supermanie, ponieważ komiksy o Supermanie mają w sobie ten taki element, że on jest dobry i prawy i jakby to jest taki urok szlachetności. Niedawno kupiłam sobie całą stertę różnych komiksów, które wydaje obecny Egmont, nie wiem, chociażby Tajne Imperium, gdzie jest Kapitan Ameryka jako członek Hydry. Bo jestem ciekawa tej historii, więc jakby nigdy nie porzuciłam tego komiksu superbohaterskiego, a jednocześnie zaczęłam bardzo wyraźnie iść w kierunku właśnie powieści graficznych, takiego zaangażowanego komiksu, zwłaszcza amerykańskiego i brytyjskiego, bo on mi po prostu najbardziej pasuje pod względem narracji. Ale jednocześnie, no słuchajcie, no jakby są pewne, jeśli się wyrosło z Torgalem, to nie sposób go przestać czytać. Mi się strasznie podoba to, że zmienił się rysownik i scenarzysta, więc to jest taki, powiedziałabym, nie ten sam Torgal, którego ja pamiętam. Ale wciąż wracam do tego typu pozycji. Wciąż, jeśli wychodzą, to jest taka moja ulubiona kategoria lewackich komiksów, tak? Komiks o Róży Luksemburg. No nie mogę sobie nie kupić komiksu o Luksemburg. I przyznam szczerze, że to jest bardzo ciekawe, bo o ile w świecie literatury bardzo dobrze siebie znam i wiem, co mi się na pewno spodoba, a co mi się na pewno nie spodoba, to w świecie komiksu bardzo często mam tak, że podchodzę do półki i biorę coś, co ma okładkę, która wygląda ciekawie. I mam wrażenie, że ta inwestycja, przez to, że inwestuję troszkę mniej czasu jednak w czytanie komiksu, to mam poczucie, że mogę zainwestować w rzeczy kompletnie inne, niż mi się wydaje. A już na sam koniec, ostatnią tradycją komiksową, w której jestem niesamowicie wciągnięta, mam do niej niesamowitą związek emocjonalny, to są opowieści o Kaczorze Donaldzie. Ponieważ w Polsce wychodzą teraz dwie równoległe serie. Jedna to jest, Egmont wydaje po kolei komiksy Barksa, czyli tą tradycyjną narrację o Kaczorze Donaldzie, a jednocześnie wychodzą komiksy Rosy, czyli i Życie i Czasy Knusa Makwacza, ale także reszta komiksów Rosy, które są, one są fanfikiem do Barksa, ale są fanfikiem, który nadaje tym pierwotnym, prostym dosyć historykom Barksa niesamowitej głębi takiego epickiego wyrazu i nadaje bohaterom pogłębiony charakter i są w ogóle... Jest to tak cudownie meta intertekstualne, że po prostu ja się tym zachwycam. I jednocześnie tworzy to postać i Knusa Makwacza i Kaczora Donalda w sposób, jaki chyba by sobie nigdy nawet ludzie z Disneya nie wyobrazili. Przypomniało mi się właśnie, jak 2 lata temu wszyscy sobie kupowaliśmy na święta Życie i Czasy Knusa Makwacza, bo wyszło to piękne, nowe wydanie. I to był taki moment, który strasznie połączył wszystkich ludzi interesujących się komiksem w Polsce, bo to było takie niesamowite wydarzenie, że ten komiks zostaje wznowiony, podczas gdy my go pamiętamy z tych starych wydań z lat 90. też u mnie siedzi na półce, już przeczytany. Bo czasami mam tak, że ja kupuję komiks i ja go nie przeczytam do końca, ale ten akurat mi się udało przeczytać. No ja dostałam na urodziny od Mateusza takie wydanie anglojęzyczne właśnie, tych przygód Knusa Makwacza, nie tylko tego Życia i Czasu, ale też wszystkiego, co Rosa napisał, i stoi u nas na półce, to po prostu pięknie wydane i kosztujące jakieś dzikie pieniądze. No właśnie, dlatego, że tutaj my tak rozmawiamy o naszej historii, ale to jest, wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, żeby powiedzieć, że ludziom się jakby wydaje, że jeśli chcą wejść w świat komiksu, no to muszą wejść przez komiks superbohaterski. Jakby mam takie poczucie, że bardzo dużo osób słyszy komiks i widzi superbohaterów. Tak, to jest taki mit, taki szkodliwy mit, który pokutuje do dzisiaj niestety. No to jest to, o czym mówimy, że przecież jest tak szeroki wachlarz różnych innych wydawnictw i różnych innych typów komiksów, nawet nie tylko wywodzących się z Ameryki, że no jednak przez tą hegemonię Marvela na rynku, nie tyle na rynku, po prostu w popkulturze, to jest pierwsze skojarzenie, które ludziom przychodzi do głowy, że jeżeli to jest komiks, to musi być Superman albo Batman, Spider-Man, cokolwiek. Właśnie mówiłam też o DC. Wymieniłam postacie DC, a narzekam na Marvela. To zdecydowanie tak jest. Natomiast rzeczywiście trzeba powiedzieć, że przez bardzo długi czas ta scena komiksowa w Polsce była taka dosyć, powiedziałabym, uboga. To znaczy, jak wyszedł jakiś komiks, nawet świetny, pamiętam, była taka, chyba Niebieskie Tabletki się nazywało, takie świetna, świetny komiks, czy Blankets, też bardzo dobry komiks, to one leżały na półkach po prostu miesiącami i ja zawsze, jakby, ja od zawsze pielgrzymuję do półki z komiksami w Empiku. Nie zawsze, żeby kupić w Empiku, ale żeby zobaczyć, co wyszło. I był taki moment wielokrotnie w latach 2000, gdzie nie wychodziły nowe tomy, nowe rzeczy. Natomiast w tym momencie mamy kilka fenomenalnych wydawnictw komiksowych, które wydają rzeczy regularnie. I ja, jeśli pozwolisz, to ja je przytoczę może, bo wydaje mi się, że nie wszyscy wiedzą. Jest wydawnictwo Marginesy, o którym wam mówiłam. Jest stosunkowo młode wydawnictwo, ono wydaje też książki, ale właśnie wydaje bardzo, bardzo dużo komiksów, takich powieści graficznych, takich bardziej zaangażowanych, powiedziałabym, dla dorosłych, ale ja uważam, że każdy komiks może być dla dorosłych, jeśli ma się odpowiednią wrażliwość. Jest
Kultura Gniewu. Kultura Gniewu, kocham ją po prostu bardzo. Niedaleko, szef Kultury Gniewu mieszka niedaleko i czasem jak idę po półki, to mówię mu dzień dobry. I to są absolutnie fenomenalne komiksy, bardzo autorsko dobrane. Kultura Gniewu wydaje komiksy zarówno polskie, jak i anglojęzyczne i w ogóle jakby z całego świata. Jest wydawnictwo komiksowe, które wydaje bardzo, bardzo wielu polskich autorów. I ja tutaj bardzo chciałabym wam polecić komiksy Janka Mazura. Janek Mazur rysuje takie komiksy, które są złożone z takich patyczaków i one są wybitnie minimalistyczne, a mają genialne scenariusze. I mówię to nie tylko dlatego, że chodziłam z Jankiem Mazurem na karate, jak byłam w gimnazjum i podstawówce. To jest ten od Mirabelek? Tak, to jest ten od Mirabelek. On świetny komiks o końcu świata narysował. Jest wydawnictwo Nonstop Comics, czyli komiksowy imprint Sonic Draghi. I oni wydają komiksy amerykańskie takiego wydawnictwa. Wydawnictwo Image, którym bardzo często jest tak, że twórcy komiksowi, którzy na przykład na co dzień współpracują z DC czy Marvelem, tam tworzą swoje jakby takie niezależne serie autorskie. I to jest bardzo ciekawe, dlatego że komiksy wydawane przez Nonstop Comics są bardzo różne od siebie. To są czasem komiksy, które nawiązują do estetyki takiej superbohaterskiej Marvela. Czasem są fantasy, science fiction, czasem są thrillery. Jednym z moich absolutnie ukochanych komiksów, który wychodzi w Nonstop Comics, jest Giant Days. To jest właściwie takim trochę sitcomem o życiu i studiach na uczelni w Wielkiej Brytanii. Jest to komiks taki obyczajowy, naprawdę bardzo, bardzo go lubię. Jest wydawnictwo Jaguar, które wydaje w Polsce komiksy oparte o literaturę. W ramach wydawnictwa Jaguar na przykład niedawno wyszedł Orwell, czyli Folwark Zwierzęcy i rok 1984. Wyszedł komiks na podstawie Zabić Drozda. Bardzo ładnie wydany, bardzo ciekawe komiksowe interpretacje znanych powieści. No i oczywiście jest nasz potentat Egmont, który wydaje komiksy absolutnie w bardzo wielu seriach, bardzo różne od siebie, bo wydaje zarówno trochę komiksów, które są właśnie z tej belgijskiej czy francuskiej tradycji komiksowej, wydaje Marvela, wydaje DC, ale chociażby wydaje także Kaczoretnalda, tego, którego mówiłam, na przykład tą wielką serię całego Barksa. Mamy wydawnictwo Mucha Comics, które wydaje także rzeczy, to jest bardzo ciekawe, bo oni wydają rzeczy, które bardzo często są z Marvela albo z DC, ale nie tylko, bo są też tam różne rodzaju tytuły, które właśnie tak jak mówisz, są albo zamkniętymi całościami, albo na przykład nawiązują tylko do tego świata, ale nie są dokładnie osadzone. Czasem są tam reinterpretacje różnych postaci. Były takie tomy poświęcone superbohaterom, który każdy miał inny kolor. To pamiętam, że był żółty Daredevil. Taki był kolorystyczny, można było kupować. Chyba szary Hulk, coś takiego. No i to są takie duże wydawnictwa, ale to oczywiście nie są wszystkie wydawnictwa, które wydają komiksy, bo bardzo często jest tak, że jakiś komiks, jakiś tytuł wychodzi w jakimś jednym wydawnictwie i pojawia się w nim tylko na chwilę. No i to jest zawsze takie drobne ryzyko, bo ja ci muszę teraz powiedzieć o moim największym, przerażającym doświadczeniu komiksowym. Czy mogę ci zdradzić, okay, jakie one było? Dawno... Czy to był Archie? Nie. Dawno, dawno temu wychodził w Polsce komiks Władcy Chmielu. Van Ham był scenarzystą, czyli bardzo słynny scenarzysta, który jest odpowiedzialny za bardzo wiele doskonałych komiksów, m.in. za Torgala. I to jest historia rodziny, która zajmuje się ważeniem piwa w Belgii. No słuchajcie, nie ma bardziej belgijskiego tematu niż ważenie piwa w Belgii. I ten komiks wychodził zeszytami i to było tak jakby dekada po dekadzie, tam zawsze były takie widełki. I słuchajcie, on doszedł do takiego momentu kompletnego jakby suspensu i przestał wychodzić. Tylko u nas, czy w ogóle na świecie przestał wychodzić? U nas. Ale oryginał jest po francusku, czy po flamandzku. No, języki dla mnie w tym momencie były niedostępne kompletnie. I słuchajcie, ostatnio jak siedziałam i tak sobie pomyślałam, kurde, poczytałabym Władców Chmielu, nie? Bo jakby człowiek chce wracać, to chyba zresztą to był dobry komiks. I wyobraźcie sobie, że Egmont wydał wydanie zbiorcze, tom pierwszy, i na razie wyszły już te komiksy, które wtedy wychodziły. Ja myślę sobie, nie ze mną te numery, nie kupię, nie dam się znowu wkręcić. Wydajcie mi wszystko, a wtedy ja przyjdę i to kupię. Ale to jest rzeczywiście ten taki moment, kiedy się czyta jakiś komiks i on przestaje wychodzić. Jeśli jest ta bariera językowa, to jest jeden problem, a drugi problem jest taki, o czym rozmawiałyśmy, że ja na przykład bardzo długo zastanawiałam się nad jakąś subskrypcją komiksową i nawet miałam przez pewien czas to Marvel Unlimited, gdzie można czytać komiksy Marvela, ale nie, mimo posiadania tabletu, na którym rzeczywiście to wygląda fantastycznie, ja muszę mieć komiks w ręku. Jakby to jest jedyna, dla mnie to jest trochę jak patrzenie na album sztuki. Jakby jeśli ja mam patrzeć na obrazy, to ja muszę mieć te obrazy fizycznie blisko siebie. Nie wiem, chyba ty masz podobnie, prawda? Tak, mam podobnie i właśnie dlatego mam straszny problem z czytaniem, wiesz czego? Tych wszystkich takich słynnych internetowych komiksów, którymi ludzie w tym momencie się zachwycają. Na przykład te postacie, za które przebrałam się w zeszłym roku, przebraliśmy się z Krzyśkiem na Halloween za postacie z Lore Olympus i ja przeczytałam parę odcinków tego komiksu, bo bardzo mi się podobał design tych postaci i generalnie kolory, że mogłam się przebrać za tą główną bohaterkę, ale kurczę, nie jestem w stanie tego czytać, bo ja nie jestem w stanie czytać komiksu na ekranie. I to jest taka bariera, no nie,
nie do przeskoczenia dla mnie. Po prostu musiałam być strasznie zdeterminowana, żeby mi się to udało. Bardzo ciekawe, bo po tym jak mnie sedna osoba zapytała, co sądzę o Lower Olympus, to uznałam, że już koniec świata nadszedł i muszę to przeczytać. Usiadłam, absolutnie negatywnie nastawiona, ściągnęłam sobie aplikację i rzeczywiście przez to, że ten komiks jest pisany tak, on jest do przewijania, że się tak wyrażę, bo on jest z góry na dół pisany, to rzeczywiście czytało mi się to dobrze i świetnie mi się przeczytało te 122 odcinki, które były wtedy dostępne, kiedy zaczęłam to czytać. Natomiast teraz, kiedy doszłam już do momentu, kiedy te odcinki pojawiają się tygodniowo, to zorientowałam się, że to jest coś, co dla mnie kompletnie nie działa. Czyli dostawanie jakiegoś takiego maciupeńkiego fragmentu historii co tydzień. Ja muszę mieć jakby... Jestem w stanie poczekać pół roku na kolejny tom, ale nie jestem w stanie poczekać tygodnia na kolejną scenę. Jakby kompletnie to dla mnie nie działa. To zwłaszcza, że to oczywiście istnieją opowieści w odcinkach, istnieją seriale, ale tam dostajesz jednak większy fragment opowieści. Tutaj przez to, że autorka to musi narysować, no to rzeczywiście się rozwija niesamowicie wolno. Jeśli zdałem sobie sprawę z tego, że od pierwszego do ostatniego odcinka, który przeczytałam, które wychodziły kilka lat przecież, tam w świecie akcji minęło chyba 2-3 tygodnie, więc to w ogóle to tempo tego narastania komiksów sieciowych jest olbrzymie, ale zgadzam się z tobą, że dla mnie czytanie komiksów sieciowych jest niewyobrażalnie trudne. Co ciekawe, Mateusz, mój szacowny małżonek, ma chyba 6 czy 7 komiksów sieciowych, które czyta po prostu regularnie, nigdy o nich nie zapomina. Ja bym to zapomniała 20 razy, co tam czytam, a on nigdy nie zapomina. I co ciekawe, byłam w stanie się wciągnąć w to Lower Olympus i pomyślałam, że kurde, no na tej aplikacji jest bardzo dużo innych komiksów, tak? Jest na przykład Ponder Town, która jest też opowieścią o Hadesie. I wiecie, że kompletnie, totalnie nie byłam się w stanie wciągnąć. Jakby absolutnie to nie budzi we mnie takiego zainteresowania, ale mam wrażenie, że dla bardzo wielu osób czytanie komiksów sieciowych jest rzeczywiście super zabawą i że jest to też o tyle ciekawe, że komiksy sieciowe są zabawne, kiedy są w sieci, a dla wielu osób są też zabawne, kiedy potem ktoś się drukuje i wydaje w formie zeszytowej, bo na przykład to Giant Days, o którym wam mówię, jest komiksem sieciowym i gdybym tak naprawdę chciała, to mogłabym wejść do sieci i go czytać online. Ale jednak zdecydowanie wolę, jak ktoś mi to wydaje i dostaje te kilka czy kilkanaście odcinków po prostu w jednym tomie. Nie mam pojęcia, co jeszcze dodać w tym momencie. Słuchajcie, mam wrażenie, że nasza taka narracja komiksowa może być dla was trochę urywana, ale mam też wrażenie, że jest ciekawa i też dla nas, jak się poznajemy od strony komiksowej. Jesteśmy ciekawe, jak wyście zaczęli czytać komiksy, a jeśli nie zaczęliście, jeśli się boicie, że to może jest nie dla was i nie macie gdzie zacząć, no to pragnę wam powiedzieć, że zajrzyjcie na te strony po prostu z nowymi wydawnictwami, nowymi tytułami. Zobaczcie, co wam się podoba, co brzmi dla was interesująco i po prostu to kupcie. To nie jest tak, że każdy komiks to jest środek jakiejś historii, a nawet powiem wam szczerze, jeśli zdarzy wam się kupić komiks superbohaterski, który jest środkiem historii, to taka narracja typowych komiksów superbohaterskich polega na tym, że przez połowę komiksu przypominają, co było w poprzednim odcinku i jaka jest właściwie sytuacja, bo też sami twórcy zdają sobie sprawę, że nie każdy odbiorca czyta wszystko po kolei. Poczekaj, zastanawiam się, czy coś wam jeszcze powiedzieć. No, mogłybyśmy prawdopodobnie jeszcze bardzo długo rozmawiać o naszych ulubionych twórcach komiksowych, o naszych ulubionych autorach, ale mam wrażenie, że ten odcinek trwałby wtedy z 2 godziny albo z 3. To znaczy, jeżeli miałabym wymienić teraz z głowy 2 komiksy, które nie są komiksami superbohaterskimi, a chcielibyście na przykład od nich zacząć, to zawsze to będzie Black Sad, ponieważ ja mam obsesję, ja nigdy nie przestanę mieć obsesji i ja do dzisiaj płaczę, że oni od 5 lat nie wydali nowego numeru, zatrzymali się na jakimś 5, chociaż rysują ten komiks od, nie wiem, 20 lat i czekam i płaczę i mam nadzieję, że jeszcze do niego wrócą. Ja w ogóle, jak ja byłam w Hiszpanii, w Barcelonie, to Hiszpanie kochają Black Sada, oni tam mają figurki z tego komiksu i po prostu takie pierońskie, drogie gadżety. Ja bym sobie chciała wszystko pokupować, ale niestety człowiek nie ma pieniędzy, więc polecam wam Black Sada, to znaczy komiks o bardzo przystojnym, wbrew pozorom, kocim detektywie humanoidalnym, który rozwiązuje sprawy w takim klimacie noir, jest rewelacyjny, albo Saga, dlatego że Saga jest komiksem rysowanym na totalnym LSD i jest tak super dziwna, że naprawdę musi się wszystkim spodobać. To jest historia kosmicznej rodzinki, która ucieka przed prześladowaniami, ale jest super i tam wszystkie postacie są tak dziwne, że autorzy naprawdę musieli coś brać zanim je narysowali. Także albo Saga, albo Black Sad, możecie zacząć spokojnie od tego. To ma znak jakości Megu, więc ja wam serdecznie polecam. O mój Boże, to teraz ja bym musiała coś wymyślić, ale ja nie jestem chyba w stanie nikomu polecić, od czego ma zacząć. Nie wiem, przeczytajcie Życie i czasy z Knausa Makwacza, to się zorientujecie, że komiksy mogą być nie tym, czym się wydają. I w ogóle cała twórczość Rosy jest tak absolutnie przepiękna, że bardzo warto się z tym zapoznać. Każdy ma chyba trochę takich swoich zaufanych rysowników czy scenarzystów. Ja przeczytam wszystko, czego scenarzystą jest Alan Moore i wszystko, czego rysownikiem jest Alex Ross, bo kocham Alexa Rossa i tą jego bardzo taką realistyczną kreskę. I to będziemy chyba powoli zmierzać ku końcowi. Nie bójcie się komiksu. A jeśli na przykład czytacie komiksy, ale macie takie wrażenie, że coś wam umyka, że jakaś narracja komiksowa być może nie jest dla was przejrzysta, a może macie takie wrażenie, że chcielibyście po prostu
prostu lepiej zrozumieć ten gatunek, nawet jeśli nie czytacie komiksów, no to zawsze możecie przeczytać wydany w Polsce Zrozumieć komiks Scotta McClouda, który jest taką bardzo ciekawą, dokonaną za pomocą komiksu, analizą tego, czym jest komiks, jak prowadzi swoją narrację, jak tworzy swoją rzeczywistość i czym jest jako gatunek i jako pewne takie tworzenie świata. Natomiast zapewniam was, że są komiksy absolutnie o wszystkim. Jednym z moich ukochanych komiksów jest, to jest Logo Comics, to jest komiksem o logice, o historii logiki i najważniejszych pojęć w logice, najważniejszych matematyków czy logików, którzy się tym zajmowali. Więc naprawdę o wszystkim znajdziecie komiksy, nie zniechęcajcie się, jeśli nie zaczęliście. I mówię wam, że możecie zacząć od klasyki, klasyka komiksowa jest bardzo ciekawa. Możecie zacząć teraz, po prostu podchodząc do półki. Jeśli szukacie właśnie takich komiksów, które zamykają się w jednym tomie, które są takie właśnie skierowane do takiego widza, być może bardziej obeznanego ze światem literatury, to ja bardzo polecam wydawnictwo Marginesy. Rzeczywiście świetne rzeczy tam wychodzą i wychodzą bardzo sprawnie i bardzo szybko i bardzo często. Dobrze, będziemy kończyć, bo ten podcast ma już ponad godzinę, a ktoś to będzie musiał zmontować. Megu, czyń honory końca odcinka. Powiedz ludziom, co mogą dla nas zrobić. Mamy nadzieję, że zachęciłyśmy was do czytania komiksów i do poznawania nowych tytułów, niekoniecznie z waszego kręgu zainteresowań. Jeżeli ktoś dotychczas czytał tylko komiksy amerykańskie i superbohaterskie, może sięgnie po coś europejskiego i na odwrót. A my tymczasem serdecznie zachęcamy was do wysyłania nam maili na kontakt@czytuczytu.pl. Możecie nam zostawiać komentarze tutaj. W zależności od tego, gdzie nas słuchacie, albo tutaj na Facebooku, tutaj na YouTubie. Możecie też posłuchać nas na naszej stronie internetowej i jak zwykle dziękujemy za uwagę i zapraszamy was do odsłuchania następnego odcinka. Do usłyszenia i do zobaczenia i w ogóle pa pa. Pa pa.